Wykonamy kilka ćwiczeń ze strony Khan Academy dotyczące zadań tekstowych związanych z układem współrzędnych. W tej chwili, czyli wrzesień 2013 roku, wszystkie zadania są w języku angielskim, ale trwają prace nad tłumaczeniami, także możliwe, że niedługo będziesz miał okazję rozwiązywać ćwiczenia w języku polskim. Tymczasem potrzebujemy trochę angielskiego. Mapa klubu golfowego pokazuje dołki na siatce, podobnie jak układ współrzędnych. Jedna jednostka to odległość jednej stopy. Piłkę kładziemy w punkcie 0,0, a dołek jest w punkcie 0,8. Nasze zadanie to zaznaczenie tych dwóch punktów w układzie współrzędnych i znalezienie odległości pomiędzy nimi. Zatem zacznijmy od początku. Pierwszy punkt 0,0 będzie w tym miejscu. To jest przecięcie osi x i osi y. X jest równy 0, y jest równy 0. Drugi punkt 0,8, czyli x jest równy 0, y ma być równy 8. Zatem idziemy 8 w górę. Pierwszy punkt, czyli tutaj mamy piłeczkę, tu mamy dołek. I teraz pytają nas, jaka jest odległość pomiędzy tymi dwoma punktami. Łatwo widać, że jest to 8. Tu mamy y równy 0, tu mamy y równy 8, zatem jest to 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Można to ręcznie policzyć. Sprawdźmy poprawną odpowiedź. Kolejne zadanie. Sowy wygrały. Emily jest redaktorem sportowym w gazecie i ma napisać artykuł o zwycięstwie swojej drużyny. Przestrzeń jest ograniczona, kolumna, do której pisze, ma 6 jednostek szerokości i 15 wysokości. Emily musi umieścić prawy górny narożnik w punkcie 3,7 na siatce. Punkt 0,0 jest po środku strony. Nasze zadanie to zaznaczenie czterech punktów, które będą oznaczały graniczne punkty, czyli rogi sportowej kolumny. Zacznijmy od zaznaczenia pierwszego rogu, czyli prawego górnego. 3,7. Trzy jednostki w prawo na osi x i 7 w górę. Zatem tutaj mamy pierwszy róg. Wiemy, że nasza kolumna ma 15 jednostek wysokości. Zatem prawy dolny róg będzie 15 jednostek niżej niż prawy górny róg. Można liczyć po kolei, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Lub zastanowić się, od osi x do naszego punktu jest 7 jednostek, zatem tutaj od osi x do drugiego naszego punktu ma być 8, zgadza się, minus 8. Wiemy również, że kolumna ma 6 jednostek szerokości, zatem jeżeli tutaj do osi y brakuje nam 3, to również 3 muszą być tutaj. 1, 2, 3. Sprawdźmy, 1, 2, 3. 4, 5, 6 jednostek szerokości. Łatwo widać, że czwarty punkt musi się znajdować na tej samej wysokości jak ten punkt i ten punkt. Sprawdźmy poprawnie wykonane zadanie. Carlos wiesza plakat w obszarze zaznaczonym czerwonym prostokątem. Umieszcza gwóźdź w środku niebieskiej linii. Zaznacz w układzie współrzędnych, gdzie umieszcza gwóźdź. To jest plakat Carlosa. Tutaj mamy niebieską linię, na której będzie znajdował się gwóźdź i naszym zadaniem jest znalezienie punktu środkowego. Sprawdźmy zatem, jakie wymiary ma nasz plakat. Interesuje nas właściwie szerokość. Zatem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Czyli 6 jednostek szerokości. Łatwo widać to też tutaj. Mamy minus 3 i 3. Odległość pomiędzy tymi punktami to jest właśnie 6. Zatem środek naszego plakatu znajduje się tutaj. Sprawdźmy, czy tutaj będzie się znajdował gwóźdź. To jest poprawna odpowiedź. Zatem skończyliśmy.